about to blow up! Covering fire! 41 down! No i co, moi drodzy, witam, kurczę, w nowym materiale na kanale. Dzisiaj sobie, kurczę, sprawdzimy nowy tytuł. Znaczy nowy tytuł, tytuł jest stary, ale dla mnie jak nowy. Jest to Deep Rock Galactic. Troszeczkę już sobie prywatnie ograłem. Jeżeli mam być z wami szczery, to mam sobie za złe, że wcześniej nie zagrałem w tę grę. Była ona na mojej liście tak zwanego wstydu. I muszę wam przyznać, że świetnie się, kurczę, bawię w tym tytule, naprawdę. Jeżeli bym powiedział inaczej, to naprawdę, no kurde, skłamałbym. Bo bawię się bardzo świetnie, bardzo dobrze się bawię przy tym tytule. Ale dobra, dosyć naszego pierdzielenia. Szukajmy... złoto! I dla, kurczę, niektórzy pewnie z was na pewno znają ten tytuł. Bym się nie zdziwił. Ale tak poza tym, no moje, kurcze, spostrzeżenia. Fajna, naprawdę przyjemnie się gra. I samemu, i ze znajomymi. Dzisiaj akurat macie materiał, kurcze, z gry. Samemu. Jak zresztą zdążyliście już pewnie zauważyć. Samemu gramy, mamy takiego fajnego robocika, co z nami chodzi. Nam pomaga. Chodź, panie Muba, mam złoto. A bo dobra, zaraz wyładujemy. Dobrze, chodźmy sobie tędy. Jest to misja, akurat ta misja polega na wydobyciu jajeczek. Dla ścisłości 4. Jak zresztą sami widzicie. O, dobra, kopać w tą stronę i w dół. Trzeba sobie, kurczę. Ja gram akurat klasą strzelec. Są 4 klasy w tej grze. Jest strzelec, zwiadowca, inżynier i kopacz. Chyba tak? O ile się nie mylę teraz. W błąd nie chcę wprowadzać. W żadnym, pod żadnym pozorem, kurczę. Hopla, w dół. Pięknie. Jeden z pobocznych robaczków ściągnięty. Nie uciekł. A, uciekł. Ale to nic. To będę cię. Daj tutaj. Bulwa jęczmienna. Tutaj te grzybki bulwy możecie wykorzystywać do tworzenia wszelakiej maści. O! Że się tak wyrażę, pif. Habie. Może jedna raca nie spaść? Dziękuję. Dobrze. Dobra, jest git. Zbieramy. Ładuj nam ła. Dobrze. Kierowniku, jajeczko mi znajdź. Dobrze. Właśnie tego robocika można wykorzystać, jak samemu gramy. To właśnie ten robocik z nami podróżuje. Kurczę. Z nami podróżuje i nam ładnie wszystko zdobywa. O, ile robaczków. Dzień dobry. Dzień dobry. Już? Dobra. No, łatwo nie było, ale jest gitarka. Gdzie to jajko masz? Daj to jajko. No ładnie, musimy jeszcze znaleźć 3. I misja wykonana. Tak jak wcześniej wspominałem, to takie będzie szybkie, kurcze. Szybka prezentacja tytułu. A już po wyświetleniach, po reszcie będę wiedział, czy będziecie chcieli jeszcze więcej zobaczyć, jak się, kurczę, pikamy w ten tytuł. A, niepotrzebnie skuwałem, dobrze. Tam jest ten, bardzo dobry materiał. Nie, bosko. Tu skończ ten. Au. Oła, ale spadłem.
chwila nieuwagi. O, ile lutu, dawaj, nitra jest potrzebna. Jajeczko, dobrze. Panie Mu, chodź tu. O, my sobie jeszcze trochę tego nitransu zwalimy, dawaj. Akurat ta misja uważam ją jedną za z prostszych rodzajów misji z gier z tego tytułu. Można się naprawdę dobrze obłowić we wszelakiej maści kurcze zasoby. Akurat, także to jest dobre. Dobra. Tam jest ta bioby, albo coś, ten badziewie. My żeśmy troszkę się zrąbali na dół, ale to nie probko. Dobra. Dobra, chcesz tak pogrywać, nie ma problemu. Dobra, pojedziemy, bo to trzeba zebrać, to jest bardzo ważny zasób. Co to jest? Aha, dobra, tutaj. Okej. Aha, i to było tam, o wyżej. Dobrze. Zaraz tam się dostaniemy, chyba że... O, daj, tu jeszcze złoto przy okazji. Pomóż. Daj, robocik. Dawaj, gościu. Co nie trafiasz? O. Dobrze. Muł, dawaj, chodź tu. Jeszcze 6 tych ogników latających śmiesznych. 5. No i dobra. To w razie W możemy już wezwać zaopatrzenie. Elegancko. Skuwaj, kierowniku. Dobra. I tam można było dojść tam boczkiem. Dokładnie tędy. I tam był cały ten materiał. Co ty żeś, kurczę, robocik z nim zrobił? Nie widzę go, żeby to gdzieś leżało, ani na dole, ani tu. A ja ci zaufałem. O, ja ci zaufałem. Coś tyś z tym zrobił, ty? Dobra, im nie wiesz, tym lepiej śpisz. Szukaj jajka. Dawaj. Złoto potrzebne. No i tak jak wcześniej wspominałem, no jest kilka klas. Każda klasa ma swoje plusy, swoje minusy. Ja na szczęście, jak na przykład w tym przypadku gram strzelcem sam, to powiem wam, że bez tego robocika, no... ciężko by było. Byłoby ciężko, kurczę. O, chodź tu. Bo zaraz nam jajeczko robocik znajdzie. Czemu nie szukasz? Nie świeć, tylko kop. O, dzień dobry. No. Szukaj jajka, szukaj. O, szybki jesteś. Bardzo ładnie. No, możesz to wszystko też zdeponować. O, dzień dobry. Chyba im się nie podoba, że jajeczka wyciągamy, wiecie? Ale jakby to ktoś powiedział, pewien mędrzec, trudno. Albo nie. Tutaj kop, znajdź mi jajko.
A ja sobie to sam wykopię. Ty to jesteś normalnie ekspresowy, co jest? Dobrze. O! O, stój! Ale żeś się ustawił. Dobra, leży. I nam potrzebne... Ała, już jest tylko jedno jajeczko chyba, nie? Przeskanujmy sobie teren w poszukiwaniu jajeczek. Chyba tu w tej komorze już nie ma jajek więcej, co? Okej, do góry. Do góry powiadasz. No dobra. To lecimy do góry. Mówisz, masz. Zaopatrzenie można już wezwać, bo widzę, że tutaj już się cieniutko zrobiło. Jeśli chodzi o naboję, do tego sobie machniemy cyk. I to był ten tunel tam do góry. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze te latające te. Czymkolwiek to jest. I został jeszcze jeden. No. Elegancko. Dawaj troszeczkę amunicji. Bardzo ładnie. It's a mystery to me how all these minerals fit inside. Co nie? Dobra, hopla, tu do góry. Tu jest jeszcze jedno jajko, gdzieś tutaj. Tak jest. Oj, robactwo. Złoto! Dawaj, dawaj, złoto. Już? Bosco, mine it. Daj, robocik, pomóż mi. Żeby szybciej poszło. Bardzo ładne, bardzo ładne. Trzymaj. Chodź, ostatnie jajko sami już kurczę wykujemy, żeby nie było, że robota tylko wykorzystujemy do pracy. Tu jest jajeczko. Skaner mi mówi, że jajeczko jest jak w mordę strzeli. O, proszę. Lock and load, miners. Got an incoming swarm. Możesz ją zatrzymać. All eggs collected. Management will be pleased. Escape pod button is activated. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze nie będziemy uciekać. Najpierw to my chcemy jeszcze troszeczkę fajnych fantów pozbierać. Zobaczyć tutaj. Dobra, cisza. Gdzie ty masz ten... A, dobra. Dawaj, dawaj. To już? Dobra, chodźcie. Idziemy dalej. Moi mechaniczni towarzysze. Pajczyma. A, to jest połączenie do tunelu, gdzie zaczynaliśmy. Tak jest. Okej. No to w sumie nie musimy już tego nitra... tego zbierać. Mów, chodź tu. Czekaj, a może trzeba będzie wrócić tu do tej hali? Przekujemy się zapobiegawczo, co? Żebyś nie stwierdził mu, że będziesz naokoło las. Ale ci tu już na ścieżeczkę, kurczę, ładnie wykuję drogę. Oła! Okej, okay, let's go! The wave is significantly diminished. Well done, team. Keep it together. Drop pod is en route. No, gdzie będzie? Nasza kapsyla, która nas zabierze do domu.
Tak jak przypuszczałem, w tym korytarzu. Nic nie widzę. Dropbot arrived. Mule is returning to LZ. Dropbot departing in T-minus 5 minutes. Oj, proszę bardzo. Dobra, panie Mule. Pakuj się. Bo czas stąd spadać. No, moi drodzy, przetrwaliśmy, wracamy do domu. No i tak to, moi drodzy, wygląda na zakończenie. Zebraliśmy po grzybku, połowy po dwa. Jak sami widzicie, że dopiero też, kurczę, odkryłem ten tytuł. Może nie tyle, co odkryłem, co go w końcu uruchomiłem. No i jesteśmy, moi drodzy, na haciendzie, że się tak wyrażę, na naszym rigu. Proszę bardzo. Tutaj tak wygląda rozwój postaci, mamy punkty cech, które się zdobywa, ukończąc, jak widzicie, wiele różnych możliwych rzeczy. Trochę tego jest. Cechy, no cech też troszkę jest, moi drodzy, także żeby nie było, trochę tego jest. Jak sami zresztą widzicie, jeszcze będzie trzeba będzie wideo rozdać tu jakieś nowe, ale dobrze. To wszystko w swoim czasie. Także no, kurde, moi drodzy, mamy nowy tytuł na kanale, żeby co jakiś czas sobie do niego wrócić, pograć, bo naprawdę przyjemnie, przyjemnie się w to pyka. Także jeśli ktoś szuka ciekawej gry z krasnoludami, no to jak najbardziej polecam ten tytuł. Ale dobra, co, nie będziemy przedłużać, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach.